Państwem walka o numer 1 contender do pasa RSN. Jak wszyscy wiemy, Madrid jest ważnym czempionem RSN, a Roman Reigns trzyma ten pas nawet nie dzień. Zobaczymy, jak sobie poradzi i widzimy się w drugiej kamerze. I jesteśmy właśnie z czempionem RSN, Mattem Riddle. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry, że mogłem w ogóle tutaj przyjść. No, Matt Riddle, powiedz nam, jak myślisz, kto będzie twoim przeciwnikiem o pas RSN? No, zgaduję, ktoś potężny, ale pewnie nie Seth Rollins, bo naprawdę, wygrał walizkę, ale Velvet in Dream pomógł, a sam mógł to zgarnąć, więc jest trochę lipa z tym, nie? Więc na pewno nie Seth Rollins. A wiesz może co z Kevin Owensem? Znaczy nie, z Kevin Owensem wczoraj do niego dzwoniłem i jeszcze w szpitalu leży. Zobaczymy, jak to będzie. A może wiesz, za ile tak wyjdzie? Jeszcze tego nie, jeszcze lekarze nie powiedzieli za ile. Dobra. To mógłbyś nam może powiedzieć, jak się czujesz przed tą walką, jakie masz rozmyślenia, kto będzie twoim przeciwnikiem? No tak jak mówiłem, na pewno nie Seth Rollins. Ktoś może być potężny, ale no nie Seth Rollins, bo naprawdę, Seth Rollins no nie. Obroniłeś swojego pasa na Fastlane przeciwko Mustafa Ali. Gratuluję oczywiście. Dziękuję, dziękuję. Więc... jeszcze jedno pytanie. No, słucham, Clipper. Jak myślisz, czy AJ Styles i Shinsuke Nakamura uda się odebrać pasy RSN Tag Team The Hardy Boys? Kurczę, Clipper, to zależy. Bo jak na przykład są potężni, no są potężni, jako tak tym to są potężni, nie? Mają te swoje Power Kinshasa, naprawdę dobre, dobry tego, tak team move. I naprawdę wiesz, że wejdzie Starsa i wszystkie na komórę, że sobie poradzi. A kto wygra z tego Triple Threat na Moral Contender match? Zgaduję, że pewnie Daniel Bryan, ale zobaczymy. Daniel Bryan ma swój debiut i zobaczymy. Jak ja mogłem z nim stoczyć walkę, to byłaby bardzo epicka. Ale jest jeszcze AJ Styles i Dean Ambrose, więc zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Ale zgaduję, że AJ Styles Dean Ambrose. A czy nie, przepraszam. AJ Styles Daniel Bryan, no bo Dean Ambrose, no szanujmy się ludzie. A ja myśli, a jak Dean Ambrose wygra, to co wtedy? No to zawalczę, no przeciwnik to przeciwnik, nieważne jaki. Trzeba zawalczyć. Dobrze, więc dziękuję, no i zapraszam was już do muzyki, która już właśnie leci. Przed państwem wrestler pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, ważący 95 kg, Daniel Bryan! Daniel Bryan robi swój debiut, pierwszą walkę na RSN i ta walka jest o pretendenta numer 1 do pasa RSN, którym czempionem jest Matt Riddle. Teraz robi swój pewne wejście jest. Moi drodzy, to będzie potężna walka, ponieważ mamy jeszcze dwóch wrestlerów, więc to jest Triple Threat, number one contender for the RSN Championship match. I Daniel Bryan robi swój gimmick jest. Wszyscy wiemy, że on to Dobra. Przechodzimy do drugiego wrestlera. Przed państwem wrestler pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, ważący 99 kg, Phenomenal AJ Styles. AJ Styles ma teraz walkę o kolejnego numer 1 pretendenta. Zobaczymy, czy wygra. Pamiętajmy, że on jeszcze ma walkę o pas RSN Tag Team z jego przeciwnikiem Tag Teamu, czyli Shinsuke Nakamurą. Jeśli to wygra, to może wygrać dwa pasy. Znaczy ma szansę wygrać dwa pasy, walczy o dwa pasy. Zobaczymy, jak to, czy wygra, czy może nie. Zobaczymy. Daniel Bryan ma już dosyć. On już chce zacząć tą walkę. Zaczęła się już, zacząć się odwali. Dean Ambrose jest na trzeciej lince z Daniel Bryanem. Czy to jest to? Paradise Shift z trzeciej linki. AJ Styles, Daniel Bryan i Dean Ambrose pokażą, na co ich stać w tym Triple Threat meczu od numer 1 kontendera. Zobaczymy, teraz jest spin. Jeden i pół, może też tak można powiedzieć. Zobaczmy, podnosi Daniela Bryana. Będzie chyba uderzenie, zobaczmy. Będzie uderzenie.
Nie kontra Daniela Bryana. Co tu się dzieje? Ojej, ała, prosto w oczy! Creeper, czy tylko mi się wydaje, czy Daniel Bryan właśnie włożył swoje palce w oczy Dean Ambrose'a? Nie tylko ty, ja też to widzę. O Boże, musi boleć. O, jak to boli, moje oczy, ała. Ała, jak to boli, ała. Daniel, po to, żeś to zrobił. Po to, żeby mieć tego przeciwnika na koniec. Spokojnie, zaraz pojedziemy do szpitala. To ci to zrobią, poczekaj, już idziemy, chodź. Dean Ambrose jest ty, musi odpaść z tej walki. Niestety nic nie widzi. Ale zobaczymy, jak to będzie. AJ Styles i Daniel Bryan są jeszcze, więc zobaczymy, kto z nich będzie numer 1 kontenderem do pasa RSN. Daniel, coś ty zrobił? No co ja miałem zrobić, no? No zostaliśmy z tego sami. Mogłeś zostawić tego Dina Ambrose'a, no. No co teraz? Bo teraz zostaliśmy sami. Czyli co, musimy się nawalać? Na co ty myślisz? No musimy oczywiście. Dawaj. Zobaczmy teraz, Daniel Bryan będzie chyba uderzony, nie, niestety chybił. AJ Styles, co tu się dzieje? Low blow! Po raz kolejny low blow, ale teraz przez AJ Stylesa. AJ Styles ma teraz szansę. Nie ma Dean Ambrose'a, został sam na sam z Danielem Bryanem. Szykuje się na finisher, czy to będzie jego zwany potężny ruch, zobaczmy. Daniel Bryan nie wie jeszcze, co się dzieje. AJ Styles! Tak, to jest to! Chyba, że nie będzie kontry. AJ Styles szykuje się, żeby zrobić tą akcję. Mamy! Tylko czy mu się uda? Czy Daniel Bryan skontruje? AJ Styles! Styles Clash! To może być koniec. AJ Styles może przypiąć Daniela Bryana i wygrać. Zobaczmy. Pin. Raz, dwa. Nie po dwóch. Kontra. Kontra Raz, Daniela Bryana. Daniel dwa. wygrywa! O, Nie! jednak nie trzy. Po dwóch, po raz kolejny. Teraz AJ Styles bierze Daniela Bryana i to będzie chyba uderzenie. Paradise Shifta, nie, kontra. Daniel Bryan się nie poddaje, może jeszcze coś z tego będzie. Kontruje, nie chce zostać uderzony. Kontra. Wracamy do poprzedniej pozycji, jaka była. Uderzenie i teraz Daniel Bryan. Jest kick. Niego, atak. Zobaczmy, co się stanie. Raz, Dwa, dwa. nowy cze. Nie, chwila! Dean Ambrose wrócił! Czyli to jednak wrócił szybko! Dean Ambrose! Diriditz! Czy Paradise Raz, Shift? dwa. Koniec! Nie! Daniel Bryan wyautowuje! Po dwóch! Teraz Daniel Bryan robi submission. Czy będzie odklepanie? Czy Daniel Bryan będzie walczył z Matty Riddle o pas RSN? Tego nie wiem, ale dowiemy się za chwilę. Nie wiem, co tu się jeszcze dzieje, czy odklepie. Nie, chwila, AJ Styles, trzeci linki, piękny splash! Będzie chyba kolejna akcja. Dean Ambrose i Daniel Bryan szykują się, zobaczmy. AJ Styles, Daniel Bryan kontra i dożył tylko Dean Ambrose'a. AJ Styles nie wie, co się dzieje, teraz to jest akcja Daniela Bryana. I robi swój jest, czyli to będzie chyba to, co wszyscy wiemy. Daje Bryan, czy to będzie to? Czy to będzie to? Daniel Bryan, ranili! To już koniec. Raz, Raz, dwa, dwa. nie, po dwóch dalej. Dean Ambrose wstał, ale niestety mu Daniel Bryan nie pozwala. No i... O Boże Święty, nie wiem, co robi. Nie wiemy. Zobaczmy, AJ Styles po raz kolejny. To może być jego moment. AJ Styles, Styles Clash. To może być akcja. AJ Styles, a to już musi być koniec, zobaczmy. AJ Styles! Phenomenal forearm! To już Raz, koniec! dwa, trzy. AJ Styles! Znowu jeden kontenderem. Przepalsem zwycięzca i numer jeden kontender do pasa RSN. The Phenomenal AJ Styles. AJ Styles pokazał się bardzo dobrze w tej walce i zawalczy z Mattem Riddle o pas RSN. Ej, co tu się dzieje? Ej, Matyl, pomóc ci? No, jakbyś mógł, to pomóż mi wstać. Dobra. Chwil... Co? AJ Styles! Nie, co tu się dzieje? Styles Clash!
Teraz twoja kolej, żeby się rozliczyć z tego, co robiliśmy. Rozliczyć z czego? O Jezus Maria, nie wierzę. Czy to jest ten moment? Seth Rollins, to jest to Malinderesen. Będzie Kaszyn, będzie Kaszyn. Już. Masz w tej chwili Kaszyn robić. Już, w tej chwili, już. Panie i panowie, Seth Rollins robi Kaszyn, jego walizką Money in the RSN. Teraz będziemy mieli walkę o pas RSN. Raz, dwa, trzy. Przed państwem zwycięzca i nowy champion RSN, Seth Rollins. To jest coś niezwykłego. Seth Rollins jest naszym nowym mistrzem. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy. Zobaczymy. Co ty znowu stać chcesz? Ty chyba nie wiesz, co się stało. No co niby? Ja jestem numer kontenderem do pasa RSN. Ty jesteś czempionem RSN. Czyli, jak to teraz myślę, ja zawalczę z tobą o pas RSN. Wyzwanie przyjęte. Co tu się właśnie będzie działo? AJ Styles ma walkę o pas RSN i RSN Tag Team. Mam nadzieję, że takie coś wam się spodobało. Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Zostawcie tego suba. No proszę was, chcę w końcu zdobyć ten 1000. W końcu. No chociaż do moich urodzin, do maja. Zróbmy te 1000. Bardzo was proszę. Trzymajcie się, no i pa, miłego dnia, pa, pa.